Hej, witam wszystkich. Kolejny poranek 322 i dzisiaj, tak jak widzicie za moimi plecami, już mam przygotowane na motyl. Dzisiaj zrobimy motyl na wyciągu. Wcześniej robiłem, to będę opowiadał pomiędzy seriami, bo widzę później, że te filmiki dochodzą do 44-46 chyba nawet. To tak, motyl tylko na wyciągu. Trzy będą ćwiczenia na nim i to będzie wszystko. Ja już idę. Policzę wam to jeszcze tutaj, bo chyba widać. Są dwie jedenastki. Dwa razy jest to samo, czyli 2,250 kg i 2,5, czyli 5. Czwórka i czwórka, 2,5 i 7. Czyli tak, 5, 2 czwórki i 7 to jest 15, to jest 20, 22,5 i tu jest to samo, to jest 45 i 2 jedenastki, 67 kg. I tak będę robił motyl, oczywiście kawa. Robię przód, ta pierwsza to będzie przód. Dobra, mamy 24-25, zacznę. Tu już mamy 2 minuty. No dobra. I będę robił na szeroko 25. Dobra, jedna seria machnięta, bardzo proste, bardzo to proste do zrobienia, tak jak widzicie, jest, jest wyciąg zrobiony no, normalnie na drążku, jest kółko, które możecie kupić w każdym sklepie budowlanym. I tą linę też w sklepie budowlanym. Nic więcej. A reszta ze złomowiska. Tam gdzie krążki, to też mi się tak trafiło, że musiałem tylko obciąć. 28 następne. Jest 26. Tym razem robię to, czyli robię plecy na wyciągu. Wcześniej robiłem na drążku, czyli na szeroko i chwytam później tutaj na wąsko i robię do czoła na wąsko, na szeroko. Staram się, już nie wiem teraz jak przeskoczę przy tej wadze. A te 112 dalej mi się utrzymuje poniżej do tam niecałe 112, 28, żeby było, żeby nie zapomnieć. To robię na szeroko, na wąsko i później robię takie ćwiczenie
z poparciem właśnie na tej owersce i hankielką. Pewnie wiecie, o co chodzi. I to tak zamieniam. Ale teraz wychodzi tak, jak jest. Czyli jest wyciąg. No szkoda, że tak te, że to tak trwa po 40 minut. No ale no niestety. Robię przerwy też co 3 minuty. Bo jest mi o wiele lepiej. Zdjąć. Trzydzieści jeden, następna. Na tył będę i tak potrzebował koca i krążka tego 24 kilo, żeby sobie położyć na nogi. Bo jednak to dodaję więcej, że pomaga w podnoszeniu. Nie podnosi mnie z ławeczki. Dobrze wiecie, o co chodzi. No dziwnie jest ta kamera ustawiona. 31. W zupełności wystarczy ten wyciąg. Nie musi być na dwóch kółkach. Na nim też robię, tak mówiłem wcześniej, triceps. Na krótki, na długi. Tam nawet jest jakaś stara koszulka, wisi. Obok widać to nad moją głową. To tylko ją przez ten otwór przewlekam. I robię na długi. A później na jedną rękę. I to jest wszystko, co robię z tricepsem. I też na tym wyciągu. I też to tak zamieniam. 30. Wskakuje. Oczy 31. Dołożyć, bo mam jeszcze te dwie piątki, które na zmianę mam. Na zmianę mam, jak robię klatę, bo nie daję tych, za dużo by było zmieniania tych kilo 250 i te 2,5. Mam tu oryginalne piątki, mógłbym dorzucić, ale nie wiem, jak to później będzie na tył. Trzydzieści jeden, 34. Jeszcze jedna i tył. Powiem wam, że
Tak, mówiłem wcześniej, ten tydzień przerwy i tak będę robił. Nie wiem, czy to nie będę robił co 3 miesiące. Bo na drugi dzień, wczoraj, tak nie, ale kaptur mnie zaczął tak boleć i to nie jest zaraz na drugi dzień, tylko po 2 dniach, tragedia. Robię przerwy. Już się nauczyłem, że jednak przerwy są dobre. No i wszystko boli. I po tym bicepsie wczoraj, powiem wam szczerze, bo mówiłem o tym przedramieniu. Czy by je nie robić, czy tak opierać. Też mogę ławeczkę hanką robić. Ale wszystko, no całe przedramienie mnie boli po tym modlitewniku. Tak, mówiłem, że jak się jednak robi na modlitewniku, to jednak się ściska tą sztangę. Jak się już nie ma sił podnieść, to tak jest. Więc ja nie chcę mieć takiego przedramienia wielkiego, bo to by było takie też nieproporcjonalne. Nieproporcjonalne w ogóle, to tak ciężko jest to wszystko zrobić. A zgrać w ogóle nogi z łydkami. Mnie tylko czas interesuje. Teraz na tył. Przygotuję sobie koc na nogi. Patrzcie, tak jak i kupiłem ze złomowiska te 24. Tam było 34, tak? 37. 37, 40, 43, 46. Tak jak kupiłem, patrzę teraz na zegarek i się zastanawiam. Ja mam takie, widzę, że mam takie z rana. Ale tak jak kupiłem, to mi powiedzieli, można je doprowadzić, a one jeszcze są takie zarzewiałe, że je tylko tak przeczyściłem i tak to jest. Mógłbym je doprowadzić, tam je wziąć szczotką drucianą, papierem, ale po co? Tak, mówiłem wcześniej, ja się bardziej cieszę z tego, że idzie jeszcze czymś takim coś zrobić ze sobą. To nie, że ja walczę, bo to tak może wyglądać, że ja walczę, to jest, bo na siłowni jest inaczej. Jest na pewno o wiele lepiej, jest z ludziom, lepiej się ze sobą komunikuje, w ogóle jest się z kim komunikować. Jest i trener personalny, który wam może wszystko doradzić, jak zaczynacie. Ale ja nie wiem, czy ja bym wytrzymał w tym tłoku i w tych gapiów, tak muszę powiedzieć. Przepraszam, ale to tak jest. Ja nie mam zamiaru ubierać się, kupować sprzęt na siebie. To nie do mnie taki. Tak mówię, ja wolę mieć ze złomowiska coś i robić tak jak kiedyś. Mnie to bardziej dał na 37. Jestem starej daty. Sam osobiście miałem siłownię na strychu, więc lecimy.
mam czuć. Przerwa dużo robi. Będę się powtarzał i będę mówił, bo pewnie i tak nie będziecie tego słuchać, co teraz mówię. Bo przeskakujecie na pewno. Ale wierzcie mi, że to jest też do mnie. To, co mówię, to ogólnie robię to też z tego powodu, żeby sobie faktycznie to puścić po nastu. Czy faktycznie, jak już nie będę nic umiał zrobić, żeby móc sobie to włączyć. Inaczej jest, no tak to wygląda, taka jest przyszłość, taki jest XXI wiek, są takie możliwości. Komuś tam napisałem w komentarzu, że to jest taki współczesny album, że można wszystko utrwalić. Na it. Po jakim czasie do tego, po jakimś czasie sobie do tego wrócić, powspominać. Tak to wygląda. I ja za to bardzo dziękuję. Kiedyś jak robiłem Tibie, tam moja postać dalej jest, także jak grałem w Tibie, to też zacząłem od, tylko że to było trochę inaczej. Bo powiedziałem sobie, że chciałbym po sobie coś zostawić. A że są takie możliwości w tych czasach 39, ale mogę się już przygotować. Że są takie możliwości w tych czasach, że ludzie już pewnie nie robią żadnych albumów 40. Coś mi uciekło. Przy drugiej. Chyba się natknąłem na opór i taki duży. Spróbujmy to może włożyć. Dobrze tego nie zwiększyłem po te 5 kilo. Ale
43. Może to coś pomoże, bo widzę, że mi jedna obejma uciekła. Jestem minutę w plecy. Adam, nie śpiesz się. Niestety minuta w plecy, ale... Nie byłem w stanie przewidzieć tego, co się stało. Ale już wiem. Było 44, 45. No 47, no niestety o minutę. Ale ostatnio też przy jakimś ćwiczeniu się też coś pomyliłem. Ale dobrze, że mniej więcej wiem, pamiętam gdzie co mam. Zablokowałem tą obejmę i... Zobaczymy. Teraz bym ktoś śmiał powiedzieć, bo samemu mi to przyszło na myśl. Na siłowni by było inaczej. Nie musiałbym tego robić, tylko podchodzę i... Dobra, ostatnia na tył. I później zrobię coś takiego, będziecie widzieć. Jak sztangą, czy to jest takie właśnie coś takiego, tylko że ja to zrobię tutaj, będę się opierał o nogami o ścianę. 47.
O równej, o 50 teraz. Co ja tam? Dam jeszcze jedną przed. Na buty, żeby trochę to odsunę. Pięćdziesiąt. Nie wiedziałem, że będą takie komplikacje. No ale co zrobić? Będę miał co robić później. Tego nie przewidziałem. Dobra, 53 następna. I tak jak widzicie, pochylam się do tyłu. Śmiało to możecie robić w domu, tak jak ja. Tylko się do tego odchylam, żeby to było w ten sposób. Opieram się nogami o ścianę. Nic więcej, ściany nie wycisnę, to na pewno. Także. Następne ćwiczenie, motyl, jeszcze nogi. Widzę, że jak mam takie zakwasy, to nogi. Nogi zawsze robię, ale to powiem przy nogach, bo później nie będę miał o czym gadać i będę się powtarzał. I jeszcze raz powtórzę, skąd ja mam wiedzieć, że to i tak ktoś zobaczy. Ale dziękuję i tu znowu poszły do góry łapki z poprzednich filmów. Może za późno wypuściłem ten triceps, bo o późnej porze, że jest tyle wyświetleń tylko. Ale ja nie mam zamiaru z nikim rywalizować, bo ludzi takich, co wypuszczają coś takiego, to robią krótkie filmiki, bo wiedzą, że w ten sposób ludzie będą to oglądać. A ja jeszcze raz powtórzę, że ja to robię dla siebie też. Głównie, a jak mogę wam jeszcze przy okazji w tym pomóc, żebyście wiedzieli mniej więcej jak, co. Bo gadać w grze to mogłem dużo, ale teraz pokazuję jak robiłem to mówiąc, siedząc przy komputerze i grając. 53. To właśnie te wszystkie ćwiczenia.
56 następna. No. Cały czas tym samym ciężarem. Dobrze, że nie zwiększałem tego na tył, bo jakby to tak faktycznie puściło. Ale miałem podwójne zabezpieczenie. No ale wiadomo, po jakimś czasie trzeba to sprawdzać. To jak z filtrem w pralce. Wierzcie mi, że ostatnio sprawdzałem. Bo ktoś powiedział ostatnio, że mu się coś tam zrobiło, bo zapomniał. A filtr od czasu do czasu trzeba właśnie... No, a ja nie dopatrzyłem tego. I cieszę się bardzo, że mogę to sobie utrwalić, żebyście wiedzieli. Tibia jest tibią, a tu pokazuję to, co robię. I to, co będę robił. To mi zabiera 30 parę minut. Tak jak mówię, po 3 minuty mam teraz. Wcześniej miałem po 2. To się goniłem. To było źle. A gdzieś tam kiedyś przeczytałem, czy usłyszałem, że od minuty do 2 powinno być pomiędzy seriami przerwy. Ale to już chyba nie na mój wiek. Tak jak mówię, ja się cieszę z tego, że mogę to teraz nagrać. To może mieć po 30-40 minut, ale to będzie na moim kanale i ja sobie do tego wrócę, tak jak mówię, jak do albumu. Tym bardziej, że będę widział, jak wyglądałem kiedyś, ile podnosiłem, jak to robiłem. To jest dopiero mega. 56. Jeszcze na jedną powinno wystarczyć. Dobra, kawy już nie mam. Trochę się zdenerwowałem, bo nie wiedziałem, czy to zrobię. Ale dobrze, że miałem wkręty. I że można było przez ten sznur to przynajmniej. Tego sznuru mam troszeczkę więcej. Dlatego tam jest pozwijany, więc zrobię to na nowo, albo pójdę, kupię nowe, obejmę jeszcze i żeby nie było. Chwila, dobrze liczę w ogóle? Jeszcze jedna, nie? Też tym samym ciężarem. To teraz o równej, tak? Siódmej? Chyba już nie pamiętam. Skupiłem się na tym teraz, czy mi to wystarczy, czy mi to nie walnie, ale nie. Mogą wypuścić. Już wiem, jak to zrobię.
No tutaj nic, ale tutaj tak. Dobra, jeszcze jutro nogi i łydki i dzień wolny. I tak to robię przez cały tydzień. Czyli w sobotę mam wolną, w niedzielę znowu klata. Dobrze to policzyłem, czy 59 mam robić. Było 54, czy 57. Już nie piję tolerowej. Już nie dorzucam nic. 59. Kurwa, nie potrafię znaleźć tego. Nie wiem, gdzie mam to zdjęcie z tego. Jak miałem 94 700. Ale może to zrobimy inaczej, może później pod koniec jest 59. Zrobię ostatnią. Stanę gdzieś tu, zdejmę sobie koszulkę na chwilę i pokażę plecy. Zobaczę sam, jak to teraz wygląda. Przebiorę się w tą, bo tej nie będę zakładał już. Dobrze, że to mi tak wszystko schnie. Pewnie się też zastanawiacie. Nie wiem, tam na streamach nie można było przodu. A to przynajmniej będę widział, jak jestem zatłuszczony. Odległość odpowiednia. Mniej więcej tyle. No. Ja się już ubieram. I to jeszcze w co? Ja o Tibi nie zapomnę i to wszystko mam, także ona mnie była jeszcze bardziej obcisła niż była. Także powiem tak, ja wykonałem znowu to, co miałem, czyli motyl zrobiony z małymi problemami, ale tam była minuta. Czy bym się pomylił, czy coś zrobił, to tam. To tak jest, jak się nagrywa i się z rana wstaje. I się nie ma dotlenionego mózgu jeszcze. Może dlatego. Ale jest tak, jak jest. I znowu jest 40. Powiem tak. Motyl zrobiony. Teraz czekałem tylko jeszcze nogi, łydki. I to wszystko. Możecie w komentarzu napisać, bo już barki i biceps już jest nagrane, już mam, już zrobiłem, że jest zaplanowane, ale można zrobić tak, że to będę wrzucał co 3 dni, czyli mogę to wrzucić jutro, czy tam w sobotę. I co tydzień może będę tak wrzucał, ale czy to znowu gadam do siebie teraz, na pewno nie, bo to i tak będę kiedyś wyglądał i się z tego śmiał. Także ja motyl zrobiłem z małymi tymi. Jak to sobie odbieracie, to jest tylko i wyłącznie wasza. Ja to robię tak. Wy możecie to robić inaczej. Tak mówiłem wcześniej. Wszystko zależy od was, takich ludzi jak ja. Ja to robię tylko i wyłącznie po to też, że być może to się wam do czegoś przyda.
Ale ja to mam jako album i kiedyś będę mógł sobie zerknąć na to i powiedzieć, o, byłem w stanie to zrobić. Także ja zakończę Never Give Up. Szacunek i pozdrawiam.